Nie, no. Że albo wróciła. Ja wiem. Cześć widzowie. Legenda wróciła. Witam. Czapeczki z córką. Nie ma, że albo wróciła, bo nie, nie wpuszczaj go już. Nie, ja go nie wpuszczę. Oła. A to masz być w porządku. No zobaczę, że jesteś pijany. Bo już raz. Obiecałem ci. Tak chciał, obiecałem ci. Musisz niestety spać na kocu, bo się przeżoiszczą. Mówię, że musi spać na kocu, bo się oiszczą. Kto? Jasiek. Nie, ja wolę na podłodze niż mam na tym spać. No ale to on tam oiszczał. Oiszczał po łóżko, a ona położyła koc, widzę. No to nie mam beczkę do zapytania. Na rok ale pierniku, że... Becia, przepraszam cię za wszystko. No przepraszam. No przepraszam. Ile razy mnie przepraszam, ile razy dalej robię. Ale wiesz, przecież powiem ci prawdę. Wódka człowiekiem, kurde, rządzić też nie powinna. Tak, tylko teraz tak mówisz, a zobaczymy za nie, jak jestem przejęty. A, Weronika, masz robotę. Jaką? Nie teraz. Nie no. Będziesz sprzątała bank. Co? Bank będziesz sprzątała. Dobra, ja od 16 do... Znaczy zależy. O, tylko że zależy. Mańka nie robiła banku. Tylko będziesz ten, sprzątać i sortować pieniądze. O, to nie. Mi się o, to nie sortuj za bardzo, bo ci się będą kręcić. Nie no, nie będziesz nie, sortować, nie, ale nie, no tam masz różne godziny, będziesz pracowała z tą panią taką od Pawła właśnie, żoną. A, z tą od Pawła, tak? Bo to się z nią zgadzał, spokojnie. No, to u niej będziesz pracowała, bo ona tam pracuje i z nią będziesz pracowała. Tylko żebyś ten, aha, i tam alkomat, bo to jest bank. Alkomat jest przy wejściu. Więc jak będziesz miała chociaż ten, to... Ona mówi, że nie będzie świeciła oczami za kogoś, więc postaraj się chodzić. To samo jest na Apice Katowice i Babowice. Sobotę i niedzielę nikt ci nie zabroni, ale... No, przez tydzień musisz detoks. A jak sobie przyjdziesz później z pracy, to się położysz spać na drugi dzień znowu do pracy. Ale przynajmniej kasiora będzie. No, no ciało musi odpoczywać, nie? Co ty robisz z tym kolanem? Boli cię? No, łykotka mi zaczyna... Znowu? Boleć. Nie wiem, to mnie delikatnie boli teraz, więc przedtem to nie mogłem chodzić, no, ale teraz to jeszcze chodzę, wiesz. Aha, słuchaj, jak... Bo ja sobie odjechać, po południu się umyć i się przebrać. No, on przyjedzie, to? To niech puka w to okno. No ale skąd będzie wiedział, jak nie ma telefonu? Jak mu powiem? Zobacz, nowy spodnie mam. No. Nie pojedziesz do niego? Tylko nie wiem, czy jeszcze tam jest, może już jedzie. Bo to jest sytuacja, ale nie wiem, wszystko do końca. To ja coś no to chyba to przecież mówisz, że... O, nie pochodzi. A co w końcu z tym gwiazdkiem koło bojlera? Póki oni przyjadą, to trzeba to zrobić, wiesz o tym. Bo to nie będzie problem. Nie, właśnie, że nie, bo jak włączą prąd już, teraz się nie da zrobić, bo nie wiem, który jest prądowy, a który nie. Nie da się sprawdzić tego. A co on się spakował już, poszedł do domu. O, Maciej, tą maszynkę ma ci oddać, bo mówiłem mu. Aha, zobacz, w plecach ma tu? Nie, wziął ze sobą. Bo on ma w plecaku tą maszynkę elektryczną, ma ci ją oddać, bo dzwoniłem do niej. Ma w plecaku tą maszynkę. Mówił, że ma, bo dzwoniłem. To była twoja? No. O. Właśnie on dostał. Od taty dla nie, dla was co, nie? A telefon ci... Weronika, telefon ci najwyżej pożyczę swój jakiś, bo nie będę ci kupował, bo jedna pani ma wysłać telefon i drugi pan ma wysłać telefon. To jeden sobie weźmiesz? A na razie ci... Żeby był kontakt, nie? No. Nie zdążyłem nic porozmawiać. Co ty chciałeś załatwić? Co? Jak to co? Zakupy. No, jedzenie przecież, z multum w but. Przecież mnie znasz. No ale wiesz, Becia, jutro i tak pojedziemy, nie? Pojedziesz do mnie? Na kościół? No ja. No wiem, ale nie będę wiedziała, która godzina, lub kiedy do nie powiem. Tak. A poza tym nie wiem, bo jak będą dzwonić. No. Pewnie jutro nie przyjadą, bo tak to by dzisiaj dzwonili. Tak podejrzewam, że tutaj nie przyjadą. Pewnie dopiero po świętach chciałem powiedzieć. Po weekendzie. No. Chyba, że zadzwonią rano i powiedzą, że na przykład przyjadą po południu.
ale rzepki jednak pracują. No dokładnie, no. I co, Grzesiu? No co? Prąto ja mogę zrobić. Ja się boję, wiesz, ale potrafię zrobić. Nie ma problemu. Nie wiem, czy jak tam jest krąba zrobić. Grzesiu mówi, że to nie dlatego, dla niego to nie przeszkadza. Myślę, co on? 2 lata. Dobra, to co ciągnąć 2 lata, a ja już ustawę. Mam i upomnienie i mam sprawę chyba na policji. No po cholerę tak ciągle się, że was złapali. Złapali, bo no ja. Bo to dali, a to nie z góry. Dobrze. Tylko, że wiesz, aby był licznik, raczej plomba podpięta, dobrze by się ją zategotało, to by was nie złapali. A tak na styk z kablami od razu łapią. Nie wiem, ja się tam na tym nie znam. No, ale ludzie chodzą i widzą, no. Ważne, że jest plomba, to teraz... Ja na Moniuszki miałem korki, rozumiesz, korek mi zabrali, jak z mamą mieszkałem. Bercia, korek mi zabrali, to sobie wziąłem, bo korku miałem trzy dupy w domu. Korki sobie zakręciłem, korka, plombę sobie leciutko odchyliłem. Po prostu odchyliłem, żeby się nie kapli. A później no wsunąłem. Wsunąłem, nie zaciskałem. Wsunąłem, bo by się kapli, abym zacisnął. Bo nie mają stempel taki, wiesz? Ja zaciskałem, a ja wsunąłem tylko kabel. Dziękuję, do widzenia. I wszystko było ok. Pozamykałem. No ale ile to było czasu temu? No, ja wiem. Jak mama umarła, że 3 lata będzie już. No. Że 3 lata będzie. 3 albo... No. W listopadzie umarła przed rentą. Ale co, byłeś po jej śmierci czy przed? Nie zdążyłeś wziąć renty. Co? Co, byłeś po jej śmierci czy przed jej śmierci? Przed. No to liczymy z... Jeszcze dużo przed. 4 lata tu. Co, spać wynika? Nie, leżałam. To co tak długo ci zajęło otwieranie? Musiałam wstać, ubrać buty, no gdzie ja ci na busaka wlezę, jak tam mokro, zimno. Na busaka wstapę? Bo ja tu grzeję. No bo to na górze też jest ciepło. Okno jest wymieniane i dlatego. Ale wczoraj było 17 stopni. Na minusie. No, na minusie, na plusie. No. 17 stopni, bo sprawdzałem. No, tutaj się nagrało. Z kuchni już tak nie wieje. No, przynajmniej jest szyba. Chyba, że Grzesiu postanowi wybić następną. No, ja mu dam. Tak. A może mi klucze dasz, jak ona gdzieś pojedzie do Katowic, tak pojechała, napisała mi liścik tu, na ławie. No, bo to była niedziela, no to sobie nie wiem. Ona nie była w Katowicach, no. Tylko w sklepie. Nie wiem, no, w sklepie byłam, bo ja wtedy doszłam... Trzeba dorobić te klucze do drzwi. No, bo no, tamtych jest, są 3, ale no. Do tych wejściowych, bo mi też ciągle muszę gdzieś dzwonić, pukać. A tak to cię zapukam tylko w drzwi, a nie kurde tamte. No. Tam co mogę pukać. Do cienia. No dokładnie. Tylko, że jak wiesz, jej nie będzie, to jak zapukasz. Jak jej nie będzie, to nie muszę przyjeżdżać. Mm-hmm. Piszcie widzowie w komentarzach, czy się cieszycie, że Grzesiu wrócił. A, wróciłem. Jest okej? Okay? Nie, mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Bo tu już tyle razy obiecywałeś. Oj, przestań. Rudeczku mały. Efekt tego skatu, że kurwa szybę wyjebałeś. No to co, będę marznął, to ja mogę... Trzeba było do sąsiadki zapukać. Więc co mi da? Otworzyłaby ci te drzwi i tu byś sobie na schodach siedział, albo do sąsiada na górę poszedł. Nie wiem, do sąsiada tam jest telefon. Do sąsiada zadzwoniłbym. Już ja tak zrobiłem. Jaki telefon? Nie jest tam guzik. To nie telefon. No ale już tak mówię. Stacjonarny. No. Że się dzwoni i sąsiad w Łodzi. I wyszedł, no. Ale co będę stało, pojechała gdzieś tam tak daleko, mówię. Stoję, nie ma. No,
to najlepiej pani ma pomysł i wybić szybę, nie? Nie, to fnetar nie wybiłem, tylko fnetar weszłem, bo już była wybita, wiesz. To już była wybita. Korzystałeś sytuację. No, a i tak była potrzebna. To myślałeś, że cię nikt nie usłyszy? Co? To od razu. Na pewno, że usłyszałby, nie? Od razu jakiś gościu przyleciał podobno. No, jak wybiłeś szybę. A? Kryminalny. Bo radiobus stał tam przy blokach. To może z drugiej strony też podał. Był huk. Tak, bo to jest huk. I ten, i on tutaj się... Wiesz, jakbym wziął szmatę i przez szmatę uderzył, to by nie... Ale i tak chyba by dała. Ale on usłyszał huk i zaraz poleciał tutaj. Mówi, że jest szyba wybita. Ja wiem, jak to szyba wybita. Dobrze, miałam latarkę. Ja tam, się latarką. A tam Grzesiu siedzi sobie kurwa na łóżku i... Nie, tutaj się kręci po pokoju, bo było widać. Co, co ty tu robisz? Uciekłeś do góry i myślałeś, że cię nie złapią? No. On się do góry, mogą do piwnicy i by mnie nie znali. No. On się razu kaptął, że poszedł. Nie, no pewnie bez zasi. Bo tamte drzwi... Wszędzie by sprawdzali. Jakby poszli na stryga, zobaczyliby, że cię nie ma, a przecież nie wychodziłeś, bo byli na zewnątrz, więc... No. Pewnie by zasi z latarkami do piwnicy. To już to myśleli, że tymi oknami wypieprzyli. Chyba, żebyś się... No, też mogłeś okno zostawić szczerze otwarte, to pomyśleliby, że nie szukaliby cię. No. Bo tak jak było okno otwarte, to niby wyszłaś przez okno. No. Taka zmyłka, a ty kurde... No to ledwo co złaciłeś z nimi poschodę. Człowiek nie pomyślał. Chyba, że do piwnicy i śmieciami się mogłeś przygryźć. To się to mówi, jak człowiek narypany. Jak był. No. Człowiek ten czas tak nie myśli, jak potrzeba, wiesz. O, jeszcze raz, frania? Już się chodzi. Smolisz to? Już się chodzi. Kurwa, gorąco za mi ryja spali. No. To po co się opierasz? On się przytulił do tego. Ciepło? Solarium. No. Ciepło? Krajby. On se grzeje to, co nie potrzeba, wiesz? Chcę, żeby mi wyschły. No. O, dziękuję ci bardzo. Co, dotarło coś do ciebie w końcu, to co ja ci mówiłam? To co zrobiłeś, ty nie? Dotarło, Becie, dotarło. Zobaczymy. A ja ci mówię, dotarło. A jutro przyjdę, jak się będzie mówił, kurwa! Nie będę tak robił. To znaczy? Nie. Trzeba tu lemon skończyć. No, oj. No właśnie, co było? Nie trzeba skończyć, tylko zacząć. No właśnie. Jego przypadku. Jak się zacznie? W przypadku zacząć. Jak się zacznie, to już będzie ku końcowi. Chyba ku pamięci. Nie, ku końcowi. Się zacznie. Włosy ci odrosły, Weronika, trochę, tylko jakoś dziwnie. Ale one są jasne. To stoją ci coś. Jak cię prąd. Nie będą uklepane. Ale widzisz, martwiłaś się, że ci nie będą uleczły. Ale rosną ci. Miesiąc czasu? Może nie, więcej. Może ci ten. Może wysypiemy tą trawę i będziemy podlewać. Ale one zależą od wtedy równo będzie rosło. Zarośla. Zarośla. Albo w ogóle nie chcą rosnąć, albo wolno rosną, a powinny na przykład szybciej. Weronika, co ty na to? Co? Nasionka trawy i będziemy podlewać i ci trawa wyrośnie. Rzeżuchę! Na święta, rzeżuchę! Przynajmniej szybko rosną, będę miała zielona. Dzień gorącego lata. Włączył się zaliczony? Jeszcze nie. Wejdę dopiero do Biedronki. Po Biedronkach jeździł. To pączka zjeżdżę z tłusty czwartek. A ja wiem, że tłusty czwartek dzisiaj. Dostałeś pączka od kogoś? Dostałem z tego. Tam żyjemy. Tak? A co dzisiaj można było na obiad? Takie dwa pupety i kartofle i surówka. Myślę. A nie, zmienię, powiem ci, beka, że zmieniają jadło i bez przerwy dają co innego. Nie jedno to, i to samo, tylko bez przerwy co innego. No nie mogą ci cały czas dawać, wiesz, kuchy jedno i to samo, by się nie znudziło, muszę mieć. Łączyło, jasne.
A co ich to obchodzi, żeby ci się zludziło? Jesz to, co ci dadzą. Fajnie było, jakby jeszcze byś mogła robić listę, co chcesz zjeść. No dokładnie. Tak jak w restauracji. Co? Tak jak w restauracji. No. No, trzeba tam załatwić to jeszcze belka. To czy żeby tego dalej ze mnie pomyśleć. No i tak. No. Będzie chciał Jasiek wejść, to Grzesiek mu reklamkę podaj przez drzwi. Nie bój się, nic ci nie zrobi. Ten starszy? Nie, to może lepiej ją położyć tam, bo drzwi po prostu. Nie ma problemu. No, na przeciągu. Masz do niego numer telefonu? No. Jeszcze niego, że no. Kościucha nie ma na zewnątrz. Grzesiek otworzy, jeszcze dostanie po ryju. Bo jak wejdzie, to już nie wejdzie. No. No, właśnie może być problem, żeby... No. Jak mi dobrze trafi, to będzie lepsze. Jak mi dobrze nie trafi, to... Amba Fatima. A co robisz? Normalnie przyjdzie i zostanie tutaj na noc. To nie jest kurwa głupie. Ja bym tak zrobił na jego miejscu. Ja bym zostawił ciuchy, kurwa. Nie, tam są pod tym podwórkiem. No. Poszedł teraz się iść napierdolić, a przyjdzie tutaj się wyspać. No i znowu będzie chodał kurwa dla ubogich. Niech pani otwiera już. No dlatego nie. Czemu dla ubogich? No śmieje się, nie. Nago chodził? Serio, co? Nago chodził? Nie, coś. Dobrze, to okno wybiję. Dobrze, jak on teraz wybija. No, lepiej, żeby nie, bo to wtedy to już się załamy, co mówicie. Że się paznokcie ci pleśnią. Nie, ten. Nie chcą go oderwać, bo to boli, wiesz. A on jest luźny? No prawie, ale sam się oderwie. Co jest? Wisi mu paznokcie? To są swoje ustopy, pamiętasz? Sam się oderwie. Już chodzi, już. Boże, jak ci nowy nie wyrośnie. No to co? Tu go wezmę z szybcami i wyrwę i tyle. Dobra widzowie, my kończymy. Jutro będą dłuższe odcinki z Grzesiem. Bo dzisiaj jest tylko taki, żeby pokazać Grzesia. W gąszczej kamerze jak model chłopie. Ulizany. Ulizany. Zostawcie łapkę w górę i... Suby. Słóweczki, dziękujemy. Jakie słupy? Słupy to... Słóweczki mówię. Słupy w skrócie. Kubeczki? No, w skrócie.